Olek i Paweł są dumni ze swojego zakupu. Podoba im się, że koledzy i koleżanki im zazdroszczą. Nie dotykaj, bo brudzisz. Zostaw! Sorry, chciałem tylko dotknąć. Chłopaki, nie wierzę. Zadłużyliście się u osiedlowych dresów, żeby takie buty kupić? No i co z tego? Z pokoziomki. Mamy w sobie 800 do spłaty, po 400 każdy. No to wpadliście w kłopoty, dumnie. Dotykaj. Jakie kłopoty? O co ci chodzi? Wszystko pod kontrolą. No właśnie. Do Oka przyjeżdża jutro ciotka. Ona zawsze daje mu kasę. No i mamy na pierwszą ratę. Ja za tydzień idę roznosić ulotki. No i mamy na drugą za miesiąc. Jak za tydzień? Myślałem, że ty już zasługasz na ulotkach. Co? Przecież ty miałeś spłacić pierwszy za kasę od ciotki. Mówiłem ci wczoraj, że ciotka przyjeżdża za tydzień. O chłopaki, faktycznie dobra, macie wszystko zaplanowane. Olek, nie pierdziel, że nie masz na pierwszą ratę. Ty ją miałeś spłacić. Brawo, brawo. Nie dotykaj mnie. A ile wam naliczyłem, gdy spłacicie w terminie? Ja pierdzielę 5 dych za każdy dzień obsługi. O fuck, to nieźle. Gimnazjaliści są zdenerwowani. Nie dogadali się co do spłaty rat i próbują znaleźć sposób na wyjście z kryzysowej sytuacji. Tak, Łysy napisał, że kasa ma być w terminie, bez wymówek, bo zasady były jasne. Inaczej 50 zł od dnia. Musimy zrobić 402 dni. No. Czy nie masz już nic w domu? Czy mama ma jakiś słoik, w którym trzyma kasę na zakupy, ale... To będzie max 50 zł. No ja mam może drugie tyle, ale to daje za mało. Właśnie, to jest dobry pomysł. Słoik, chłopie, słoik. Co? Zbieranie do słoika. A kto ci da na buty? Cicho, debilu. Nie na buty, tylko na skrzydny ser. Schronisko czy coś takiego. No a myślisz, że uda się uzbierać chociaż na pierwszą ratę? Nic. Myślisz, że uda się uzbierać chociaż na pierwszą ratę? Może nie w całości, ale tam w połowie dołożymy to, co mamy i będzie pierwsza rata, nie? Dobra, okej. Okay. Możemy spróbować. A, widzisz? Kurde, no może to nie jest najlepszy pomysł z tą ściemnioną zbiórką. No ale co mamy zrobić? Spłacimy tę pożyczkę, no to może wtedy dorzucimy się na schronisko. Jak na razie musimy ratować własne tyłki, bo jak nam dowalą odsetki, to będziemy spłacać te buty do końca życia.